Karol Wiśniewski, znany jako Friz, to popularny YouTuber i twórca internetowy, który zbudował swoje imperium na sieci. Jego marka Ekipa sprzedaje akcesoria związane z jego kanałem, a jego lody stały się hitem wśród fanów, którzy nawet sprzedawali papierki po nich na aukcjach. Mimo swojego sukcesu, Friz zna wartość pieniędzy i inwestuje w różne nieruchomości oraz luksusowe przedmioty, takie jak Rolex. Zdradza jednak, że nie nosi ich, tylko trzyma w sejfie jako inwestycje, ponieważ uważa, że trzeba zdywersyfikować środki i nie opłaca się ich trzymać na koncie. Na swoim koncie bankowym miał w 2019 roku ponad 1,2 miliona złotych. Karol Wiśniewski często dzieli się ze swoimi fanami swoimi doświadczeniami i strategiami finansowymi.